Witam serdecznie z tej strony, Jakub Słuszka z portalu Poker Break. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego cyklu wywiadów Poker Break Extra. A dzisiaj Waszym i moim gościem jest dziennikarz sportowy Radia Tok FM, Tomasz Zieliński. Witaj serdecznie. Cześć, witam wszystkich. No i dzisiaj z Tomkiem porozmawiamy sobie o jego zamiłowaniu do pokera, o tym też, jak on odbiera pokera, kto jest jego idolem pokerowym, jak mu się podoba ta sytuacja pokera w Polsce. O to zahaczymy. Porozmawiamy też oczywiście o jego pracy takiej codziennej, czyli o pracy dziennikarza sportowego. Myślę, że tutaj kilka ciekawych rzeczy też się znajdzie. No a jeżeli ktoś by nie dotrwał do końca naszego wywiadu, to od razu też odsyłam naszych słuchaczy na nasze konta twitterowe twitter.com/JakubSłuszka/TomekZiel. Tam nas znajdziecie, zachęcamy do obserwowania, do dyskusji. No a z Tomkiem zaczniemy sobie oczywiście od tej części pokerowej. Powiedz Tomek, skąd w ogóle u Ciebie ta pasja do pokera? Czy właściwie można to nazwać już pasją, czy na razie to tylko zainteresowanie, które gdzieś tam powoli może się przerodzi w tą pasję? Znaczy, jeżeli mówimy o pasji, to mówisz o graniu, tak? Że przekładam jakby swoje zainteresowanie na granie. Na razie z tym graniem jest tak, wiesz, to jest dla mnie hobby, to jest dla mnie wspaniała, nie wiem czy sport, bo nawet sam Dominik Pańka mi mówił, żeby nie używać sport. To jest wspaniała dyscyplina. Poker jest naprawdę, jeśli chodzi o nie wiem, o branie udziału w grze, tak, jeżeli siada się ze znajomymi, to nie ma, uważam, nie wymyślono lepszych rozrywek, jeśli chodzi o, żeby usiąść ze znajomymi, pograć sobie w pokera kilka godzin, pogadać i się pośmiać. To jest naprawdę wspaniała towarzyska gra. Na swoją drogą to zainteresowanie pokerem, nie wiem skąd się wzięło, tak w sumie nagle wiedziałem, że poker jest, wiedziałem, że poker z roku na rok coraz bardziej zyskuje na popularności, że coraz więcej osób także w Polsce gra w pokera i jakoś po prostu zacząłem się tym interesować. To się też zbiegło trochę dziennikarsko u mnie z tym, jak Dominik Pańka wygrał na Karaibach i ja wtedy przyszedłem do Tok FM. Ja wtedy zacząłem swoją pracę tutaj w radiu i jednym z pierwszych programów, które zrobiłem, programów Jeszcze Więcej Sportu, który mamy od poniedziałku do piątku, to jednym z pierwszych programów było zaproszenie Marcina Choreckiego i Wojtka Łozowskiego i zrobiłem z nimi właśnie taką pogadankę o pokerze i to jeszcze bardziej jakby zintensyfikowało moje zainteresowanie pokerem. Wcześniej oczywiście oglądałem sobie różne filmiki, gdzieś tam grałem w jakieś gry facebookowe, bla bla bla, takie no, pierdoły można powiedzieć, tak? No ale z miesiąca na miesiąc coraz bardziej zacząłem poznawać pokera, zacząłem o nim coraz więcej czytać, zacząłem coraz więcej oglądać, zacząłem coraz więcej grać. No i teraz to już jest taka, no, można powiedzieć, dość mocne hobby w moim pakiecie hobby. Mhm. Od tej audycji Jeszcze Więcej Sportu też na chwilę się zatrzymamy przy niej za kilka minut, bo to też ciekawa rzecz. Tam kilka razy już się pojawiali właśnie pokerzyści, no ale zanim do tego przejdziemy, to powiedz też, Tomek, jakie ty miałeś wyobrażenia o pokerze, zanim w ogóle zacząłeś się interesować tą grą? Znaczy, ale chodzi ci o to, że myślałem, że wygląda jak wielki szu, czy... Tak, no mniej więcej coś w tym stylu. Wiedziałem, że poker już jakby... Dzisiaj to jest w pełni sprofesjonalizowana gra, więc jakichś tam wyobrażeń nie miałem. Wiedziałem, jak to mniej więcej wygląda, wiedziałem, jaka jest wokół tego otoczka i tak dalej. Także żadnych złych ani dobrych wyobrażeń nie miałem. Od początku wiedziałem, czego oczekiwać. Nie było raczej nic dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem. A powiedz, jak ty jako kibic pokera, czy pilnie śledzisz te wydarzenia w świecie pokerowym, czy gdzieś pomiędzy tą pracą w radiu, też śledzeniem rozgrywek piłkarskich, czy gdzieś tam znajdujesz dużo czasu, żeby, nie wiem, codziennie sobie przejrzeć najważniejsze informacje, czy raczej no, tego czasu trochę brakuje ze względu na ilość obowiązków? Wiesz co, jakoś tak ze sprawdzaniem newsów pokera nie jest tak, że codziennie wchodzę na jakieś strony, czasami sobie coś przejrzę, poczytam, co tam się dzieje. Na Facebooku czasami mi coś tam wyskoczy, śledzę kilka pokerowych stron, więc jak jakiś news mnie zainteresuje, to jasne, czytam. Natomiast bardziej jest tak, że na przykład jeżeli mam dyżur na rano w radiu i wracam do domu około godziny 13 i akurat jeżeli jest wtedy EPT, no to sobie siadam wygodnie na kanapie, odpalam laptopa i oglądam relacje z EPT nawet cały dzień, słuchając Radka Jedynaka czy Pawcia.
To jest rzecz, którą naprawdę lubię. To jest trochę jak z oglądaniem Tour de France. Niewiele się dzieje, można powiedzieć, tak? Te ręce są rozgrywane, ale nie ma jakichś takich przełomowych sytuacji jak w meczu piłkarskim, który trwa tylko 90 minut i jednak ogląda się go z większym skupieniem, tak? Są co kilka minut jakieś sytuacje bramkowe, nie wiem, rzuty wolne i tak dalej, a tutaj się jednak siedzi, słucha, co mówią chłopaki, ogląda się jakieś materiały PokerStarsa, które wyskakują w przerwie, słucha się różnych historii, poznaje się historię pokerzystów. To jest naprawdę fajna sprawa do oglądania. Zresztą coraz więcej osób, nawet z mojego kręgu znajomych, coraz więcej osób, których bym o to nie podejrzewał zupełnie. Kilka dni temu spotkałem się z moim znajomym z liceum i okazało się, że on też ostatnio na przykład kupił nowe mieszkanie, taka abstrakcyjna historia, i kosił trawę na ogródku i cały dzień kosił trawę z włączonym laptopem z relacją IPT, chociaż o pokerze dowiedział się tak naprawdę 2 miesiące wcześniej, ale też się już tak wkręcił, że jak tylko jest relacja, to ogląda i śledzi, co tam się dzieje, jak sobie też radzą nasi. No tak jak wspomniałeś o tych relacjach na przykład właśnie z EPT, to rzeczywiście to jest w jakimś sensie minus, że te relacje trwają po kilkanaście godzin i czasami no to też wymaga wytrwałości i dobrej kondycji od kibiców, a ja sobie próbuję też wyobrazić, jak właśnie Rado albo Pawcio tam muszą jeszcze być skupieni na no komentowaniu. Oni oczywiście tak, ale dla widzów to jest tak, też znowu to porównam z meczem piłkarskim, że jednak mecz trwa 90 minut i jak wyjdziesz na fajkę, na balkon, to możesz stracić 2 bramki, tak? A tutaj jednak, wiesz, wyjdziesz sobie zrobić obiad, pójdziesz do sklepu, wracasz, coś tam cię ominęło, ale od razu można to szybko zweryfikować, co tam się działo, i można to sobie oglądać tak cały dzień. Nie trzeba stuprocentowego skupienia do tego po prostu, żeby to oglądać i nawet wysiedzieć 8 czy 9 godzin. No tak, taka relacja kilkunastogodzinna właśnie ma swoje plusy dodatnie i ujemne, jak to kiedyś prezydent Wałęsa stwierdził. A powiedz, Tomek, kto jest twoim pokerowym idolem? Czy w ogóle masz gdzieś takich pokerowych idoli, kogo grę, nie wiem, obserwujesz, kogo wyniki śledzisz, jeżeli chodzi o tych międzynarodowych graczy, bo do polskich za chwilę dopiero przyjdziemy. Wiesz co, nie mam idola, jeśli chodzi o pokerowych graczy, bo żeby mieć idola, czyli kogoś, na kim można się wzorować, to trzeba już umieć grać w pokera tak jakby, no, nieźle, tak? I wtedy można śledzić, jak ktoś gra, jaką ma strategię i tak dalej, wtedy można mieć idola. Ja bardziej lubię postacie tak patrzeć na kogoś, obserwować grę, no wiadomo, Daniel Negreanu, uwielbiam wynajdywać kolejne filmiki z wybuchami Phila Hellmuth'a, które są absolutnie fantastyczne. Lubię oglądać pojedyncze ręki, które są takie dość ciekawe, jakieś legendarne, i mogę nawet spędzić 3-4 godziny na YouTubie, szukając kolejnych ciekawych rozdań, żeby sobie pooglądać. No ale tak jak mówiłem, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Phil Ivey oczywiście jest znakomitym pokerzystą i też fajnie go się ogląda. Tom Dwan był ciekawym pokerzystą, był, bo z tego co widziałem, to tam nie za bardzo mu idzie ostatnio, gdzieś tam stracił tą dobrą formę, ale on naprawdę przy stole, ja bym się bał z nim siedzieć przy stole, te jego wirujące oczka, to naprawdę coś przerażającego. Mike McDonald też, a propos oczek, naprawdę bardzo bardzo fajny pokerzysta, zresztą widziałem, że Dominik Pańka też go bardzo lubi, jak ostatnio w Barcelonie siedzieli obok siebie, to cały czas coś do siebie nawijali. To takie pierwsze nazwiska, które mi przychodzą do głowy. Chyba tak. No, nie jestem też na takim etapie zainteresowania pokerowego, żeby, wiesz, wymienić ci 20-30 pokerzystów. Oczywiście jakbyś mi na przykład pokazał zdjęcie, to bym powiedział, tak, kojarzę go tam z IPT z Malty albo z IPT z Barcelony, ale mógłbym mieć problem z nazwiskiem. Ja obserwuję, uczę się dopiero tego, także nie powiedziałbym, że jestem jakimś specjalistą pokerowym na tyle, żeby mieć jakieś wyrobione zdanie na temat wielu pokerzystów. A jakbym cię spytał o polskich graczy i o takie najgorętsze nazwiska, czyli Dominika Pańkę i Dmitrija Urbanowicza, to w twoim takim, no, prywatnym rankingu, tak, jakbyś miał dla siebie stworzyć, to jakbyś ich sklasyfikował? Czy wyżej te ostatnie sukcesy Dmitrija, czy może jednak to zwycięstwo Dominika na PCA i później zwycięstwo też w High Rollerze i dobry wynik w Barcelonie? Nie sklasyfikowałbym tego ani tego wyżej. To są ogromne sukcesy. Ja kłaniam się nisko
przed Dimitrim, przed Dominikiem, przed Marcinem Choreckim, przed Jose Carlosem Garcia, przed Piotkiem Franczakiem, przed tymi wszystkimi polskimi pokerzystami, którzy naprawdę pokazują się na całym świecie i osiągają świetne wyniki. Bardzo fajnie, że coraz więcej polskich pokerzystów się pokazuje i gra tak wspaniale. Z tego, co słyszałem już, no, Polska zaczyna być takim znanym krajem w tym środowisku pokerowym, jeśli chodzi właśnie o jakieś wyjazdy na IPT, to już się mówi o polskich zawodnikach, już mają oni swoją wyrobioną markę, no ale nic dziwnego, no, to co Dimitri pokazywał na turniejach IPT, to co Dominik Pańka robił czasami przy stołach finałowych, no to wzbudza podziw, to o tym się mówi, tak? To nie tylko my w Polsce podejrzewam o tym mówimy, tylko cały pokerowy świat o tym mówi. No jest wielu wspaniałych polskich zawodników. To jest niesamowite, że w kraju, w którym gra w pokera tak naprawdę jest zakazana, rodzi się tyle talentów nagle pokerowych. Bardzo dobrze, niech ich będzie jeszcze więcej. Obym jak najwięcej miał możliwość mówienia w TOK FM o sukcesach polskich pokerzystów. Tak, no to jest ciekawa sytuacja, że im gorsze prawo, im gorsza sytuacja pokerowa w Polsce, tym te wyniki naszych graczy są lepsze. Jeżeli to tak ma wyglądać, to może niech ta ustawa zostanie taka jest, ale to trochę tak żartując. A powiedz, skąd ty czerpiesz tą swoją wiedzę pokerową, czy nie wiem, szukasz tej wiedzy o strategii, tych informacji o strategii w filmach, czy książkach, czy może jakieś artykuły przeglądasz, co tutaj jakby u ciebie dominuje, gdzie szukasz wiedzy? Różnie, tak jak mam czas, to sobie przeglądam jakieś filmiki szkoleniowe, jakieś filmiki live na Twitchu, czasami poczytam o jakichś różnych strategiach. Na razie gram bardzo, bardzo, bardzo rekreacyjnie. Wolę sobie zagrać na jakieś bardzo niskie stawki i po prostu uczyć się na własnych błędach, żeby po prostu sprawiało mi to przyjemność, nawet popełnić jakieś błędy i wiedzieć, żeby nie robić tak następnym razem, więc na razie podchodzę do tego bardzo spokojnie sobie. Gram, bo to jest naprawdę fantastyczna gra, fantastyczny sposób na spędzanie czasu. Mówiłem już o tym, że to jest świetny sposób na spędzanie czasu w gronie znajomych, ale gra online, wlepianie się w ten monitor, to też jest naprawdę świetna zabawa, więc jak mam jakiś wolny wieczór, ostatnio miałem bardzo dużo tych wolnych wieczorów, bo lekka kontuzja mi się przyplątała, więc siedziałem w domu i sobie grałem regularnie na pewnej pokerowej platformie, nie wiem czy mogę mówić. No i tam nawet odniosłem dla siebie swój największy sukces, tam zająłem chyba 260 miejsce na 18 tysięcy graczy, co dla mnie jest wielkim sukcesem. Jeżeli chodzi o ten turniej, to właśnie jak ty byś ze swojej perspektywy ocenił swoją grę, tak? Czy miałeś jakieś takie trudniejsze momenty w tym turnieju, czy jednak gra układała ci się na tyle spokojnie, że bez większych problemów jakby awansowałeś o kolejne pozycje? Fajnie mi się grało, naprawdę jakoś miałem dobry wieczór, karty się dały, grałem raczej spokojnie i byłem bardzo skupiony, bo ja mam ten problem, że czasem gram w pokera oglądając mecz i jeszcze tam rozmawiając z dziewczyną i czytając informacje jakieś sportowe na internecie i przeglądając Twittera, to jest mój problem, ale jak już tak siadłem i naprawdę się skupiłem i patrzyłem jak grają przeciwnicy dość mocno i analizowałem, naprawdę mi się fajnie grało, już pod koniec byłem cały czas w pierwszej setce, w pierwszej dwusetce, jeśli chodzi o staki. Później miałem jedno trochę pechowe rozdanie, bo sprawdziłem Olina, oczywiście, że sprawdziłem, miałem parę asów, a rywal pokazał parę piątek, no i niestety na river spadła mu piątka. I to mnie dość mocno skróciło, no i od tego czasu już grałem bardzo, bardzo zachowawczo, bo tam już taki był poziom blindów, że tam co chwilę ktoś wchodził Olinem, no i ostatecznie tam 246 chyba szóste miejsce skończyło się, ale grało mi się bardzo fajnie, miałem frajdę, że doszedłem tak daleko, no bo ja jestem bardzo, bardzo rekreacyjnym graczem. A miałeś już też okazję gościć właśnie w TOK FM grupę kilkunastu może pokerzystów tak na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, w szczególności kiedy te sukcesy coraz bardziej się pojawiają, to gdybyś miał wskazać, nie wiem, który był dla ciebie jako dziennikarza, który był dla ciebie takim najciekawszym, najlepszym rozmówcą? Wiesz, nie da się tego trochę tak wskazać. Dzisiaj na przykład, dosłownie przed chwilą, ja jestem w radiu, a 20 minut, no nie, pół godziny temu skończyłem rozmowę z Radkiem Jedynakiem o WSOP-ie. Radek jest fajny, bo on już jednak
medialnie już wie, jak to wszystko się je, więc rzuci czasami jakimś ciekawym bonmotem i rozmawia się z nim bardzo luźno. Marcin Horecki to ogromna wiedza, ogromna wiedza o pokerze, świetne przygotowanie do programu. Wojtek Łozowski to też medialna bestia, więc on, z nim rozmowa to jest przyjemność. Artur Guczyński, tak samo wielki pasjonat pokera, także wiedza odnośnie całej sprawy legislacyjnej. Dominik Pańka to jest bardzo ciekawy rozmówca, bo widziałem komentarze, wielu osobom się nie podoba, jak on się wypowiada, bo on jest taki trochę stateczny, trochę wycofany, ale Dominika, jak się pociągnie za język, to on naprawdę, można z nim zrobić bardzo fajną rozmowę, trochę jeszcze nieodkryty jest moim zdaniem. Nie widziałem jeszcze takiej dłuższej rozmowy z nim, takiej naprawdę, żebym powiedział, że jest bomba. Jeszcze trzeba go trochę odkryć i zdetonować tą bombę, ale każdy z nich naprawdę z wielką przyjemnością się z nim rozmawiało. Pawcio jeszcze był u mnie razem z Radkiem. Pawcio to także medialna bestia, więc super, super osoby do rozmowy, jeśli chodzi o środowisko pokerowe. Naprawdę z czystym sumieniem zapraszam i wiem, że to nie będzie nudna rozmowa, bo wiem, że będzie o czym pogadać. I jeszcze chciałem coś do Dominika, ale mi... A, wiem właśnie, bo a propos twojego pytania, kiedyś napisałem na Twitterze, że każdej dyscyplinie sportu życzę takiego przedstawiciela, jakim jest Dominik Pańka. No i to najlepiej świadczy o tym, jak oceniam moich rozmówców, jeśli chodzi o pokera. Jak wspomniałeś o Dominiku, to oczywiście też mi się od razu przypomina taki wywiad, on chyba dla Poker News sprzed kilku miesięcy, gdzie Dominik właśnie powiedział, że gdy już zakończy tą taką zawodową grę w pokera, gdy będzie miał więcej wolnego czasu, to chciałby spróbować swoich sił właśnie w komentowaniu turniejów pokerowych, bo w swojej ocenie właśnie uważa, że dałby radę i że fajnie by to poprowadził, więc tak jak też ty mówisz, słuchając go, czy to u ciebie w audycjach, czy nawet czytając jakieś wywiady takie prasowe, widać, że u Dominika jest ten potencjał i ciekawym rozmówcą też na pewno jest. Zdaje się świetnie sprawdzi, jeśli chodzi o relacje z turniejów pokerowych. Ja mam wrażenie trochę, że on lepiej wypada poza kamerami, czyli na przykład jak był u mnie w radiu, albo był u chłopaków w PokerStarcie i on ma tylko przed sobą mikrofon, nie musi się martwić o to, jak wyglądać, jakie robić miny, jakie robić gesty. I on ma taki niesamowicie naturalny luz i ma bardzo fajne spostrzeżenia, ma bardzo cięty humor, taki może nawet czasami czarny humor, taki krótkie odpowiedzi, które naprawdę mnie strasznie bawią, więc on ma naprawdę duży potencjał, jeśli chodzi o komentowanie turniejów pokerowych, ale nie życzę mu tego na razie, niech on gra jak najdłużej. No dobra, to oczywiście zachęcamy naszych słuchaczy do słuchania też audycji w TOK FM, jeszcze więcej sportu od poniedziałku do piątku około 19.20. Tomek na zmianę z innymi dziennikarzami sportowymi to prowadzi, więc polecamy też pokerzystów, można czasami tam spotkać. A powiedz jeszcze, bo w kwietniu tego roku wziąłeś udział też w tym pokerowym turnieju charytatywnym, który organizował poseł Górczyński. Jak ty też wspominasz już z perspektywy tych kilku miesięcy ten turniej, jak ci się grało? Nie wiem, czy miałeś też okazję porozmawiać tam z wieloma osobami, więc jak twoje wrażenia właśnie po tego typu imprezie? Nie, turniej sam sobie był naprawdę super. To była dla mnie druga wizyta w kasynie. Pierwsza na turnieju pokerowym. Pierwszy raz kiedyś tam przemknąłem 10 minut przez kasyno i przegrałem 10 zł na blackjacku. Byłem drugi raz w kasynie i pierwszy raz brałem udział w takim poważnym turnieju, jeśli chodzi o raz obsadę, wiadomo, a dwa, że jednak kilka stołów, krupier, bo jednak wcześniej grałem tylko, wiadomo, ze znajomymi, sami sobie rozdawaliśmy, to jednak zupełnie inny poziom i byłem na początku trochę zestresowany, muszę powiedzieć. Gdzieś tam nawet przy drugiej czy trzeciej ręce chciałem zrobić jakiś bet i zauważyłem, że mi się łapy trzęsą i to było takie, kurczę, straszne przeżycie, bo jednak się stresowałem, żeby się gdzieś tam nie skompromitować, no bo miałem stół dość mocny, przy stole miałem Dominika Pańkę, był też Pawcio, no i po prostu chciałem nie tyle jak najdłużej w tym turnieju wytrwać, co nie zrobić jakichś głupiej rzeczy, nie wiem, jakiegoś głupiego przebicia, czy jakiegoś wykazać się jakimś brakiem znajomości zasad. Całe szczęście tego się udało uniknąć, ale z każdą kolejną ręką byłem coraz bardziej wyluzowany. Jeszcze tam sobie chodziliśmy z Pawciem i z Radą na papierosa, wracaliśmy coraz bardziej uśmiechnięci, rozluźnieni, więc grało się naprawdę super, nie odpadłem tak szybko.
gdzieś tam w połowie stawki odpadły. Także no, to fantastyczna inicjatywa. Raz, że fajnie, że pieniądze trafiły do potrzebujących. Dwa, fajnie, że taka inicjatywa była, tylko no, trochę mało było informacyjnie o tym, w sensie tak naprawdę szkoda, że no, ten turniej nie odbił się większym echem gdzieś w mediach mainstreamowych, ale to media mainstreamowe widocznie jeszcze się nie interesują pokerem na tyle, żeby o nim informować. Szkoda, mam nadzieję, że będzie jeszcze taka inicjatywa i przyjdzie jeszcze więcej dziennikarzy, przyjdzie jeszcze więcej pokerzystów, przyjdzie jeszcze więcej znanych osób i to się odbije szerokim, jeszcze szerszym echem. Wielkie, wielkie brawa dla Artura Grucińskiego i dla innych organizatorów, dla polskich pokerzystów, którzy tam byli. Naprawdę fajny turniej. Tak, to jeszcze od razu dodam, że być może we wrześniu uda się zorganizować drugą edycję tego turnieju. Przynajmniej takie były plany jeszcze kilkanaście tygodni temu, czy tam kilka miesięcy temu, zaraz po tym właśnie, jak ta pierwsza edycja się odbyła, więc... No wjeżdżam, wygrywam. Tego ci życzę w takim razie. No jest szansa, że też ta pierwsza edycja była jakby na zaproszenie, więc być może uda się zrobić tak, że jeżeli ta druga edycja dojdzie do skutku, wtedy tych zaproszeń już jakby nie będzie, więc też liczba osób, które będą mogły zasiąść do turnieju, będzie o wiele większa, więc też powinno się wtedy udać zebrać jeszcze większą kwotę dla dzieci. Z tego co pamiętam, w pierwszej edycji ponad 5000 zł udało się zebrać i przekazać. 60 osób grało, jeżeli się nie mylę. No tak, i udało się przekazać te pieniądze, więc fajna impreza. Coś dobrego też zrobiono, no i żeby to się kręciło. A powiedz jeszcze jedną rzecz, Tomek, skoro jesteśmy przy pokerze, to jak wygląda też, czy w ogóle jest, tak, zainteresowanie pokerem u was w radiu, czy oprócz ciebie są tam jeszcze jacyś kibice tej gry, udało ci się kogoś zarazić takim pasją, czy zainteresowaniem właśnie do pokera? Wiesz, to chyba się dobrze ukrywają, bo w radiu jeszcze nikogo mi się nie udało zarazić, raczej to nie interesuje ludzi tak bardzo, ale wśród swoich znajomych coraz więcej osób gra, coraz więcej osób zaczyna się interesować pokerem, także nawet tak jak mówiłem wcześniej, wśród moich znajomych, których bym co do tego nie podejrzewał, no ale to świadczy tylko o tym, jak poker jest fajną grą, jak w pokera się fajnie gra, że po prostu coraz więcej osób zaczyna w niego grać, zaczyna się interesować i zaczyna cieszyć się tą grą, bo chyba to jest najważniejsze w pokerze, po prostu radość z gry. No, nie, naprawdę, tak jak mówiłem, nie wiem, czy jest jakaś fajniejsza towarzyska gra, żeby sobie usiąść ze znajomymi, niż poker, dlatego coraz więcej osób się tym interesuje. Na turnieju tym też widziałem dziennikarzy z innych redakcji, którzy brali udział, więc mam nadzieję, że poker coraz szerzej będzie w mediach się odbijał. No tak, na tym turnieju też warto od razu wspomnieć, skoro przy tym jesteśmy, był m.in. Michał Pol, czyli redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. A kiedyś wyrzuciłem ze stołu na gierce towarzyskiej. Pozdrawiam. Okej, to jeszcze jedną rzecz odnośnie radia cię zapytam, bo tak jak mówisz, dobrze się ukrywają, jeżeli są inni miłośnicy pokera w TOK FM, a czy kogoś, mówiąc kolokwialnie, ruszają sukcesy Dominika lub Dmitrija, jak, nie wiem, pojawiasz się w radiu i mówisz, że Polak wygrał 1,5 miliona euro, czy kogoś to rusza, czy raczej tak niespecjalnie? Znaczy nie, no jeżeli tłumaczę komuś, kto dzisiaj będzie, no na pewno robi to wrażenie, tak? To zawsze taka informacja jest szokiem, że ten chłopak, który tutaj do mnie przyszedł, który ma 24 lata, przed chwilką wygrał $1 milion ponad, to na pewno robi wrażenie, no ale to nic dziwnego. No, Dominik bywa już w wielu, wielu innych mediach, więc podejrzewam, że jak ktoś sobie siedzi w domu, ogląda TVP Info, czy tam inną stację informacyjną, w której był Dominik, no i patrzy, że ten chłopak wygrał $1,5 miliona w pokera, no to musi robić wrażenie, ale mam nadzieję, że będzie się zmieniać to patrzenie, ale pewnie ciągle wiele osób jeszcze myśli, że wygrał $1,5 miliona w pokera, to nie do końca zrobił to jakoś legalnie, albo że to jest jakiś niecny czyn, że on wygrał te pieniądze w pokera, ale pewnie to jak trochę śmierdzą te pieniądze, jakieś brudne są. Mam nadzieję, że to będzie, że takie myślenie będzie już po prostu odchodzić do lamusa i dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, cieszę się, że Dominik jest twarzą tego pokera, bo jak ludzie będą sobie siedzieć w domach i oglądać Dominika i sobie pomyślą, że to jednak ten poker
ci pokerzyści to jednak mili, przystojni panowie, to może nie jest taka zła gra, no i mam nadzieję, że tak coraz więcej osób będzie myśleć. Okej, jeszcze jedna rzecz, już zbliżając się do końca tej pierwszej części naszego wywiadu, czy rozwijając swoją pasję, zainteresowanie pokerem, czy można cię gdzieś spotkać w warszawskich kasynach na tych turniejach, które się gdzieś tam codziennie odbywają, czy raczej jeszcze się trzymasz jakby z daleka tak i dopiero szlifujesz te swoje umiejętności, a pojawisz się na takim turnieju, nie wiem, za kilka miesięcy na przykład? Nie można mnie spotkać na tych turniejach, ale od 2-3 miesięcy ciągle się z kolegą, który jest regularnym graczem na takich turniejach, wybieramy, więc w końcu może się uda. No, mogło się udać teraz w tym okresie, ale zerwałem więc zadło w kolanie, więc raczej siedzę w domu i ograniczam się do wyjazdów praca, dom, ale mam taki plan, żeby sobie pójść na jakiś jeden turniej, zobaczyć jak to wygląda. Gdzieś na pewno będzie mnie można spotkać.